Gościem audycji samorządowej z ratusza jest Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Witam gorąco. Dzień dobry, witam. Zaczynamy naszą audycję od inteligentnego i aktywnego przejścia dla pieszych. Takie przejście już jedno działa w Ełku, a niedługo powstanie kolejne. Te przejścia są bezpieczniejsze, chociaż no, trochę kosztują 70 tysięcy złotych. Na czym polega innowacyjność takich przejść dla pieszych? Chcemy, żeby w naszym mieście przejścia dla pieszych, w szczególności na ulicach ruchliwych, były bezpieczne, by dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze, rodzice z dziećmi mieli poczucie, że poruszając się ulicą, przechodząc przez ulicę, nic im złego się nie stanie. Jednym z takich bardzo niebezpiecznych przejść jest przejście na ulicy Wojska Polskiego w pobliżu z ulicą Płaskiego, czyli zjazd z promenadą naprzeciwko banku. Jest to najszerszy odcinek ulicy, który nie jest rozdzielony żadnym pasem zieleni. Zauważaliśmy tam liczne przypadki łamania przepisów przez kierowców, ale także to, że wpływały liczne zgłoszenia od rodziców na dziecięco-młodzieżowej sesji Rady Miasta 1 czerwca. Dzieci i młodzież zgłosiły też ten wniosek. Stąd zdecydowaliśmy się, by poprawić bezpieczeństwo poprzez montaż aktywnego, tak zwanego aktywnego przejścia dla pieszych. Będzie to polegało na umieszczeniu w jezdni czujek, które będą mrugały w sytuacji, kiedy będzie pieszy poruszał się w odległości 200 metrów od przejścia dla pieszych, wówczas samochód, kiedy będzie się zbliżał i pieszy będzie na tym przejściu, będą mrugały sygnalizatory, więc jest to takie inteligentne, można powiedzieć, przejście, które uruchamia się w momencie, kiedy pieszy zbliża się do przejścia. Wówczas ten system sygnalizacyjny daje znać kierowcy, że powinien zdecydowanie zwolnić i pieszy ma mieć poczucie bezpieczeństwa. Jest to drugie przejście, jedno z nich zamontowaliśmy na Sikorskiego, gdzie dochodziło do kolizji, wypadków w pobliżu szkół. Od momentu, kiedy zamontowaliśmy to przejście, sytuacja diametralnie zmieniła się, dlatego zdecydowaliśmy się na to i niebawem będzie montowane to przejście w tym miejscu. Czy już wiadomo, kiedy piesi będą mogli korzystać z tego nowego przejścia? Już na pewno w listopadzie będzie można korzystać z tego przejścia. W listopadzie chcielibyśmy, żeby było bezpieczniej. Weszliśmy w okres jesienny, zaraz okres zimowy. Szarówka wcześniej pojawia się. Dodam, że na tych największych przejściach, w przejściach w pobliżu szkół, montujemy także oświetlenie LED-owe, tam gdzie go jeszcze nie ma, tak żeby te przejścia były w sposób szczególny widoczne. I przejdźmy do kolejnego tematu. Teraz będzie o osiedlu Jeziorna i nowej siłowni plenerowej, która powstała właśnie na tym osiedlu dzięki aktywności mieszkańców. Tak, wpłynęło do nas kilkaset wniosków, w zasadzie kilkaset podpisów, wniosek z prośbą o to, by zamontować taką siłownię w tej części osiedla. Inicjatywa lokalna to takie bardzo fajne narzędzie dla aktywnych mieszkańców, z którego można korzystać, które powoduje, że jesteśmy zainteresowani pomysłem od momentu jego zgłoszenia do realizacji. Mieszkańcy mają obowiązek coś od siebie dać przy realizacji inwestycji, czy to będzie projekt, praca rąk własnych, czy inne działania. Ważne, żeby być aktywnym i tutaj pojawił się pomysł, przeznaczyliśmy na to 27 tysięcy złotych, w pobliżu oratorium taka siłownia powstała, ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych dzieci, młodzieży i dorosłych i to jest już kolejna, bodajże szósta siłownia, która powstała w naszym mieście. W przyszłym roku będą powstawały kolejne w innych częściach miasta. Teraz będzie o Ełckim Centrum Kultury, które realizuje taki projekt Naświetlenie, przyszłość, teraźniejszość. Tak jest. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. O tak. Projekt dla młodych ludzi odnośnie fotografii. Tak, udało nam się pozyskać pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dołożyliśmy do tego naszych 8 tysięcy. W sumie za 40 tysięcy złotych chcielibyśmy przeprowadzić działania, które pokażą, że galeria sztuki jest
także miejscem dla dzieci, dla młodzieży. Stąd w ramach tego przedsięwzięcia odbędą się, zostaną zorganizowane wystawy fotograficzne, ale sześć warsztatów fotograficznych doskonalące sztukę fotografowania. Te warsztaty będą prowadzone w Ełckim Centrum Kultury. Po tych warsztatach odbędzie się wernisaż, pokaz tych wszystkich prac. My do realizacji tego przedsięwzięcia zapraszamy dzieci i młodzież wraz z nauczycielami, opiekunami, a także z rodzicami, po to, żeby przyjść, zobaczyć, jak to funkcjonuje. Szczegółowych informacji udziela Ełckie Centrum Kultury. Dodam, że oczywiście liczba miejsc jest ograniczona. Ten projekt rozpoczynamy 9 listopada, więc jest trochę czasu, żeby zainteresować się i skorzystać z tej formy aktywności kulturalnej w naszym mieście. I można się zapisywać, można aktywnie uczestniczyć w tworzeniu kultury. A teraz aktywność, jeżeli chodzi o biznes. Dużo mówiliśmy o konkursie Twój Startup, Twoja Przeszłość, konkursie Ełckiego Technoparku. No i mamy zwycięzcę. My za godzinę będziemy rozmawiać z szefem Ełckiego Technoparku. A na razie, no właśnie, powiedzmy, kto wygrał? Wygrał zespół, w skład którego wchodzi Ełczanka. To jest bardzo ciekawe, ponieważ wygrał zespół Safiro, który zdobył pakiet nagród. To główną nagrodą oczywiście była nagroda 20 tysięcy złotych. To jest produkcja innowacyjnych ekologicznych kosmetyków dla... To już rozumiem, dlaczego kobieta wygrała. Mężczyzn. Szczerze powiedziawszy, było 11 projektów, bardzo wszystkie zaawansowane technologicznie. Jury konkursowe oceniało te projekty i była to publiczna obrona nie tylko przed jury konkursowym, ale także publicznością. Więc dodatkowa trudność. W ciągu w sumie 10 minut trzeba było przedstawić projekt i odpowiedzieć na zadane pytania. Wyróżnione zostały dwa kolejne również projekty związane z ekologicznymi meblami z papieru pochodzącymi z recyklingu, a także dotyczące kosmetyków. I to, co jest istotne, że te wszystkie przedsięwzięcia bazują na nowych technologiach i są gotowe do wdrożenia. Oczywiście firma ta znajdzie miejsce w naszym parku technologicznym. My pokazujemy, że jest to miejsce, które daje możliwość rozwoju, daje możliwość wsparcia i robienia biznesu poza wielkimi ośrodkami miejskimi. Także gratulujemy zwycięstwa i przejdźmy teraz do centrum miasta, a tu już w najbliższy piątek, 27 października, parada oświeceń organizowana przez ełckich streetworkerów, a to w ramach projektu Nowe Śródmieście Miasta, wzór na rewitalizację. Tak, w naszym mieście prowadzimy różne działania, w szczególności w centrum, dotyczące odnowy miasta, ożywienia różnych obszarów, zaktywizowania mieszkańców, poprawy warunków życia poprzez budowę podwórek, odnowę kamienic, ale też pracujemy cały czas z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi. W ramach jednego z projektów finansowanych z Unii Europejskiej były przeprowadzone małe projekty, nazwaliśmy to mini projekty w różnych obszarach z udziałem społeczności poszczególnych kamienic czy podwórek. Powstały ciekawe rzeczy, małe place zabaw, miejsce do spotkań, miejsce do grillowania, graffiti i chcielibyśmy, żeby w ramach tej parady 27 października o godzinie 18 społeczności poszczególnych części miasta, poszczególnych tych podwórek, gdzie były realizowane przedsięwzięcia, przespacerowały się, przeparadowały i zobaczyły, w jaki sposób udało się zmienić miejsca, w których żyjemy. Będzie wystawiony mały spektakl i szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej. Warto być w tym czasie w centrum Ełku, bo zaczynamy o godzinie 18 w piątek 27 października. Zapraszamy do paradowania, a teraz jak zawsze jedna z ważniejszych rzeczy, czyli co nas jeszcze czeka do końca tego tygodnia, to jak zawsze na koniec naszej audycji. Dzisiaj Upadłe Anioły, spektakl w wykonaniu Teatra Jaracza.
Dodam, że jest to przedsięwzięcie, które po raz kolejny pokazuje, że jest duże zainteresowanie sztuką teatralną w naszym mieście. Realizujemy to w ramach projektu, na który udało nam się pozyskać pieniądze. W środę Mistrzostwa Ełku w pływaniu szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej. To się wszystko będzie odbywało w parku wodnym. W środę też zapraszam na godzinę 18 do biblioteki na spotkanie z poetą Witoldem Wąsewiczem w ramach cyklu Literacki Ełk. Jest trochę osób, które w Ełku piszą. Chcielibyśmy, żeby mieli możliwość podzielenia się swoją twórczością z ełczanami. Marketing internetowy, jest to otwarte spotkanie nieodpłatne dla przedsiębiorców w Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie będzie można zobaczyć, w jaki sposób promować się w internecie z udziałem największych firm, które prowadzą portale społecznościowe i inne. No i w ramach naszych cyklów w szkole artystycznej cykli poświęconych malarstwu odbędzie się spotkanie w najbliższy czwartek zarówno dla dzieci, jak i dla wszystkich zainteresowanych. Malarskie emocje poprowadzi spotkanie pani Edyta Mańczuk, która te działania prowadzi. Zapraszamy na te wszystkie wydarzenia. Moim gościem był Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję.